Sopotu lecimy na fajną wyprawę. W sumie, nie wiem, pierwszy pociąg nie podjedziecie, potem zobaczycie, gdzie wylądujemy. I już nasze pendolino odjeżdża. My zostajemy z Saszką w Warszawie i zobaczymy, co tu będzie się działo. Impreza się zaczyna od tej chwili. I właśnie dochodzimy do hotelu Airport w Okręcie w Warszawie. Idziemy na castingi Mistera Polski. Saszu będzie startował. Dietetyczny energetyk sobie kupił. Dietetyczne pączki. Teraz zobaczymy, kogo tu w środku zauważymy. Jak na razie widzę dużo mężczyzn, ale zero konkurencji. Opuść mnie. A ten pa... A ten chłop... No i teraz zobaczymy, co tu się dzieje. My już jesteśmy na miejscu. Jak ja się dowiedziałem, że tutaj znowu dyskryminacja, Ukraińców nie lubią i chyba ja nie będę startował, bo mi nie pozwolą. Ale będziemy liczyć chociażby na tego zioma. Łątnie. Wszyscy wiedzą czemu, ale... Bóg daje szans każdemu. Żartowałem, nie każdemu, tylko mój mi. Ja się pytam w ogóle to. A przepraszam, a czy wiecie może gdzieś trzeba zapisywać się i tak dalej, jakąś kartkę? No, czekamy. Dobra. Dzięki. Czuję się jak mistrz. Dobra, wkrótce opowiem, dopóki tego zioma nie ma, że tak, ja przyjechałem do Warszawy w celu startować do różnych agencji modelowych, no i jak będę miał czasu, to i na jakieś castingi pójdę, wszystko związane z modelingiem. Kasia już startuje na Mistra Polski, bo mu się wydaje, że... No, mu się wydaje, ale jak jego przyjaciel, muszę go wspierać, tak czy siak. Nawet z tym nosem. Nawet z tym nosem, muszę go wspierać. Kasia troszeczkę stresuje się. I te publikacje tam siedzę z pół godziny już w grubym temacie. Chyba nie taki bohater jak się wydawał, nie? I ja o tym samym. A patrz. Się obsikała. Obsikała się czy obsikała? Obsikała się. Jak tak wyszło? Miałem wam tu mówić poważne rzeczy o dzisiejszym castingu na Mistera, no ale jak ten się obsikał. Ja. Dobrze, prawie ja się mówię. 84, to ja sobie w studiu pisał. No mówię, co masz obserwujący? Obserwujący po Instagramie. A gdzie masz pisać? Czy się o tym powiedziałem, powiedziałem. Ktoś tam nie, serio. No coś mówię, ja mówię, ja mam 64, a mam... Ja mówię, to ja się wstydzę pisać. Ona mówi, nie, pisz spokojnie. Co ty wkręcasz? Gdzie? A to tutaj dwie kartki mam do wypełnienia. Wypełniamy formularze na Mistera Polski. A to piszę, ja piszę, że jestem Polakiem już. Bo jak 4 lata, to chyba już zasłużyłem, nie? Mieć obywatelstwo Polski. Na pierwszym etapie, więc zobaczymy, jak tutaj pójdzie i wtedy będę analizował dopiero, czy jest szansa, czy nie. Na razie to traktujemy jako przygodę. Przyjechaliśmy sobie z Trójmiasta z kolegą i zobaczymy, jak idzie. Mówią nam, że się nadajemy, dlatego przyjechaliśmy. A w jakiś specjalny sposób przygotowywałeś się do tego castingu? Jakaś może dieta, ćwiczenia? Trenować cały czas trenuję, dbam o swoje ciało, więc jakoś szczególnie nie, po prostu normalny tryb życia, tak jak trenuję cały czas, jakąś dietę trzymam, żeby... No i trzymam poziom alkoholu. W miarę, żeby wyglądać dobrze, samopoczucie, żeby mieć dobre swoje. Tyle, jakoś szczególnie się nie przygotowywać. Dopiero może po tym etapie, jak dostaniemy jakieś wskazówki, to może coś poprawimy. Dziękuję. Kas już życzy. Tylko się zastanawiamy, czy z tym nosem w ogóle on przejdzie dalej. Prawda? Proszę, ale ja nie jestem żyry i A pani może? Może tam za nas słoweczko rzucić? I numer? I numer zostawić. To właśnie teraz. U mnie za plecami, z lewej strony, stoi przyszły mister Polski, o którym jeszcze nikt nie wie. Pamiętajcie to. Gdzieś? Tak, nie wiem, jest. Już mogę iść, tak? Tak. Nie, dziękuję. Dzień dobry. Mogę nagrywać?
w swoich celach? Nie. To tak czy nie? No dobra. Dobra, mamy drugi etap, czyli teraz wszyscy idziemy prawie na wolasy. Yo, 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 ale weź to pod tam, znaczy nie aż tak. Number one miało być. Ale kurczę, Saszka przygotował na jury coś specjalnego. Proszę, zaprezentuj Sasza. Tak będziemy się bawić w Warszawie. I to nasz tylko pierwszy casting, a jeszcze jest poniedziałek. Jeszcze poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. I chuj, poniedziałek. Ciebie to ja już na pewno nie pamiętam. I jury skrytykowało Saszę za twarz. I za majtki. Już skoro wiemy, że Sasza nie ma szans, to spadamy. Konkurencja jest duża. Że... Mów po polsku. O? Idziemy? Tak. No, sami widzicie. Smutno tutaj na tym castingu. No, to nie jest casting na top młode. A na top młode też było smutno. Tam tylko ja kurwa krzyczał i Gaciusz. Dlatego nas wyjebali. Dlatego nas wyjebali. Dlatego tutaj staramy się dostosować do atmosfery panującej, czyli być spokojnym, cichym, ułożonym chłopcem. Ale szczerze mówiąc, ciężko nam to udaje się. Dlatego mnie wyjebali już. Dlatego Sasza już wie, że nie przejdzie dalej. A z Gaciuszem jeszcze zobaczymy. Jeszcze porozmawiają, powiedzieli. Jeszcze ze mną porozmawiają. A wiecie przez co to wszystko? Nie przez to, jak ja wyglądam, nie przez to, że ja jestem Ukraińcem, a przez to, że ja założyłem majtki od Reserved, a im się bardzo nie spodobało. No. I założył majtki na drugą stronę. I oni spytali, czy to jest prawda, to co wpisałeś w ankecie, że ty masz wykształcenie. Dobra, jeszcze 10 numerów mówię. Tak? Na to wszystko przebieranie. No tak. O ile coś nagram? Tak, pomachajcie dla mojej mamy. Żartowałem, ja nie mam mamy. Nie, żartowałem, mam mamę. Pomachajcie dla mojej mamy. Ale ja nie mam mamy. Żartowałem, mam mamę. Po co ty zwracasz mojej tajemnicy? Jak tam, panią Lu? Już wszyscy stali. Ja mniej więcej coś nagram, dopóki nie dostaniesz w pierdziel. Mam nadzieję, jutro nam będziesz... Nagrania. Będzie coś tam jutro. Będzie zajebiście. No. Będzie zajebiście, tak? Czemu ja się urodziłem Ukraińcem? Tam do nich podchodzić, czy nikt nie? Nie, chyba nie. Tak się cieszysz, niby dostałeś się, nie? To właśnie te panie, które powiedzieli, że ja nie mogę brać udziału. Mówię, że nie toleruję Ukraińców i że won Ukraińcy z Polski. A ten czarny jest trzeci? On wygra ten program. Wiecie czemu? Bo ja wiem wszystko. Ja jeszcze. Chcę wypełnić, czy coś tam mam, tak? Tak jak ja przyszedłem dalej. I tam jedna pani powiedziała, że jednak ja mogę brać udział dalej. Która pani? Tam. Ale która dokładnie? Z jurorów, czy? Tam pani, jest przy drzwiach. Stoła. O, tyś mówiłeś, że ja idę dalej, tak? Nikt nie mówił. Ale mówiłeś mi. Nie, sam mówiłeś, że jesteś podobny. Ja teraz się czuję bardzo głupio, powiem szczerze. Prawie jak deja vu.
tylko teraz już się nie przebierają, ale zbierają wszystkie historie. Bo mistra polskie już się skończyło. A moja historia się zaczyna od jutra.